Siemanko, siemanko, wracamy z siłowni. Chciałem tylko zaznaczyć jedną taką fajną rzecz. Fajną, kurwa, głupią, no. Ktoś tam napisał pod filmem, że na bombie niby nie trzeba patrzeć na michę. Powiem ci tak, no może trzeba i nie trzeba, powiem ci w takim sensie. Jeśli jesteś takim naprawdę rasowym ektomorfikiem, i tak cię podleje, i tak jak wrzucisz jakiś długi testosteronu. Ale mówię, jak masz tendencję do zbierania niepotrzebnej masy, jesteś endo czy mezo, zapomnij o czymś takim jak niepilnowanie michy. Kto ci taki głupot nagadał, że będziesz pierdzielał co popadnie i będziesz rósł? No tak, to jest, mówię, to jest ta stara definicja rośnięcia, tak? Idź na kebaba, do McDonalda, nawpierdalać się. Ja miałem kiedyś 137,5 kilo. To był taki mój max. Byłem tak wielki. Tragedia, żarłem wszystko, żarłem fast foody, żarłem co popadło. Teraz patrzę na michę od gdzieś półtora roku. Waga aktualna na teraz 105 chyba przecinek 6 kg. Wszystkim wydaje się, że jestem większy jak byłem kiedyś. Dlaczego? Bo pas ładnie wcięło, nogi się tak w miarę wyprofilowały. No a góra jest wielka, pilnuję tego, żeby nie spadła, pilnuję, żeby była cały czas. No nie wiem, no nie chciałbym być taki naprawdę taki chudy, taki szczelek. No nie podoba mi się coś takiego. Tak jak powiedziałem, róbmy w życiu to, co kochamy, musimy być z tego szczęśliwi, róbmy to, co robimy i trwajmy w tym. Mordeczka, pozdro.